Chyba większość osób słyszała o nieudanym biznesie Janusza Palikota, a mianowicie o pijalni piwa i wódki i wina. Ten biznes swoją twarzą także reklamował Kuba Wojewódzki. Janusz Palikot zapewniał, że pożyczki są potrzebne, bo jest takie zapotrzebowanie na jego produkty, że nie nadążają za produkcją, a okazało się, że tylko 20% swoich mocy przerobowych wykorzystywali. No dobra, ale to nie jest najdziwniejsze. Najdziwniejsze jest to, co właśnie tu zobaczyłem. Spółka pożyczała pieniądze na oprocentowanie 240% rocznie. I czy to nie wygląda na rolowanie zadłużenia, czyli zapożyczasz się cały czas, spłacasz część wierzycieli, ale ten dług cały czas rośnie. Ja osobiście, jakbym wiedział, że muszę oddać pieniądze, to nigdy bym nie wziął pożyczki na oprocentowanie 240% w skali roku, czyli ponad 20% w skali miesiąca. No chyba, żebym nie musiał oddać tych pieniędzy.